Pytamy Polaków, czego życzą politykom w nowym roku. No, wszystkiego najlepszego, ale nie wszystkim. Tuskowi nic nie złożę, bo go nie lubię. Nic? No to może... Hołowni nic nie złożę, bo go nie lubię. Mhm. Życzył, no, żeby pułkownik Sienkiewicz zrobił porządek. Boże, a niech go cholera weźmie. Ale kogo? Tego, co wskazałam. Ale on chyba się nie wybiera, woli polską pogodę. Dobry dla swojego kota. Żeby go szlak trafił. Żeby nie byli tacy pazerni jak w ubiegłym roku. No, żeby nie było wojny. Russian, yeah. Polish Putin. Polish Putin? Yes. No gdzie pan no, nie zajdzie? Szo. Tęsknię za TVP Info, a dają takie filmy, że robią z ludzi komunistycznych debili. A może... Żebyśmy byli demokratyczni, współcześni, nowocześni. Żebyśmy nie byli po prostu takim zadupem strasznym. Ależ ten czas leci. Wydawać by się mogło, że jeszcze wczoraj była wiosna i wakacje, a jesteśmy już po jesiennych wyborach i zakorzenieni nieco w tym zimowym śnie oczekujemy tego wszystkiego, co wydarzy się w 2024 roku. Dziś zapytamy Polaków, jakie życzenia noworoczne złożyliby najpopularniejszym politykom ostatnich miesięcy. Bo choć bardzo często prowadzimy różne spory, to przecież w tym wszystkim zawsze była, jest i będzie najważniejsza nasza ukochana Polska. Zbieramy życzenia noworoczne dla naszych polityków. Co by pani życzyła Dziękuję w nowym pięknie. Roku? Zdrowia, szczęścia, ale nie chcę ich oglądać. O Boże, ja... Żeby nie byli tacy pazerni jak w ubiegłym roku. A myśli pani, że są? Oczywiście. Tego zostawmy, bo to jest Polak, a to wszystko to wiadomo, kto to jest. Czyli tak tylko... Żeby po prostu byli dobrymi ludźmi. Żeby byli dobrymi ludźmi, a nie są? Żeby ustąpili od rządu. Ale kto żeby ustąpił? PiS, znaczy nie PiS, tylko PO i ten. I żeby w końcu znalazł się ten, no. Ta idiota w więzieniu. Zgody. Zgody? Tak, to jest podstawa. Tuskowi nic nie złożę, bo go nie lubię. Nic? No to może... Hołowni nic nie złożę, bo go nie lubię. Mhm. Dudzie i Jarosławowi Kaczyńskiemu składam, żeby jak najszybciej zdobyli władzę w Polsce, żeby jak najszybciej rządzili w Polsce, żeby pozwolili, żeby wróciła telewizja TVP Info, bo teraz mamy tylko komunistyczne filmy, nic nie mamy w telewizji, tęsknię za TVP Info, a dają takie filmy, że robią z ludzi komunistycznych debili. Żeby się nie kłócili. Żeby się nie kłócili? Tak. Trochę więcej zgody, tak, i żeby współdziałali. Boże, a niech go cholera weźmie. Ale kogo? Tego, co wskazałam. Życzył, no, żeby pułkownik Sienkiewicz zrobił porządek. Żeby zrobił porządek? Porządek, tak. A jakby stanął naprzeciwko pana Jarosław Kaczyński, co by mu pan życzył? Żeby go szlak trafił. Aż tak? Tak. A prezydent Duda? Nie jest to bohater moich czasów. A prezesowi PiSu co by pani życzyła? Żeby sobie odpoczął, wyjechał gdzieś do ciepłych krajów, popatrzył na słońce. Ale on chyba się nie wybiera, woli polską pogodę. Dobry dla swojego kota. A dla nowego premiera? Chciałabym mu zaufać. No, są takie pokłady zaufania? We mnie jest nadzieja. I nigdy nie należałam do żadnej partii, ale chyba nie będę obserwować Platformę. Chciałabym, żeby się panowie pogodzili jakoś, dogadali. Czego by życzyli naszym politykom w nowym roku? No nie, no to tylko temu. Tylko temu? Tak, wyłącznie tego, co obiecał. I oczywiście ten też jak najbardziej obiecywał i powinien słowa dotrzymać i dotrzymuje jak na razie. No a jakby naprzeciwko pani stanął prezes PiSu, jakie życzenia? A nie. Żeby nie, jak nic. Najszybciej odszedł na emeryturę. No, wszystkiego najlepszego, ale nie wszystkim. Nie wszystkim? Tuskowi nie, Hołowni nie. Hołowni nie? Tak, tak. To może żeby się poprawili, może w tę stronę.
No może i w tę stronę, no. A prezesowi PiSu czego by pan życzył w tym nowym roku? No wszystkiego najlepszego, żeby spełniły się jego oczekiwania. Wie pan, żeby byli rozsądniejsi i żeby potrafili się porozumieć. Wszystkiego najlepszego. A nie potrafią? No, a nie potrafią, niestety. No, a prezesowi co by pani życzyła, jakby tak stanął i właśnie, prezesowi życzyłabym dużo zdrowia i żeby już zaczął odpoczywać. A nowemu premierowi? A nowemu premierowi? No, trudno mi powiedzieć, mam mieszane uczucia, jeśli chodzi o jego. I w ogóle nic nie chcę od nich. Nic mi nie podobają, chce? Nic. Bo ale wszyscy? To niech się przestaną kłócić między sobą i to mi się podoba. Ja pamiętam czasy przedwojenne. Wprawdzie nie dokładnie jak ojca. I tam każdy z wielkich tych ludzi był proszony, żeby został. A tutaj każdy, ten jest bandyta, ten jest złodziej, ten jest Niemiec, ten jest... Panie, to nie dla mnie. Rozsądku. Rozsądku? Ale tak wszystkim, czy... Wszystkim, to może się dogadają. No przede wszystkim, żeby zmądrzeli. Żeby zmądrzeli? Tak. A nie są mądrzy? Nie, no, ale no, niektóre ich te tam, no, postanowienia, te inne, to się w ogóle się... No dobrze, na Donaldowi Tuskowi co by pan życzył? No to nawet tak premier. Jak powiedziałem, no wszystkim. Że wszystkim? Żeby zmądrzeli i to, co obiecali, to żeby spełnili. Żeby spełnili? Tak. A nic nie życzę. Bo... Że nic. Rozsądku. Rozsądku? Temu 100 lat życia. 100 lat życia? A prezesowi PiSu? A on jest tu? No jest. O, nie, o tym dwóm. Mm-hmm. 100 lat życia. Wszystkiego dobrego. Dobrobycie. Najwięcej temu, tego nie lubię. Ale to co by pani życzyła na przykład premierowi, jakby tak stanął na... Niech wszyscy będą szczęśliwi, długo żyją, czy ja wiem. To... A prezesowi? Jeżeli mają wady, to niech się ich pozbędą. Wszystkim jak najlepiej, bo jestem katoliczką. A pani czego by życzyła naszym politykom w nowym roku? Temu powodzenia, temu powodzenia, a tym dwóm na spoczynek. Nie lubię Tuska, nie lubię Hołowni, nie lubię Lewicy, bo to są zmanierowani, zdemoralizowani. Czy to, no bo pani oglądała TVP Info, prawda? Płaczę nad TVP Info. 7-8 milionów ludzi, którzy głosowali na PiS, płaczą za TVP Info. Ale są kulturalni, więc się nie biją o TVP Info, tylko cierpią w cichości, bo są wierzącymi ludźmi. Ty, niektórzy mogliby się poprawić. Obywatel nie miał kaca moralnego, że żyje w takim kraju. A może... Żebyśmy byli demokratyczni, współcześni, nowocześni, żebyśmy nie byli po prostu takim zadupiem strasznym. I tego pani życzy Polakom. Sobie też. Proszę pana, Polakom bym życzyła spokoju, życzyłabym więcej życzliwości wzajemnej i życzyłabym wyższej stopy życiowej. Polakom zdrowia przede wszystkim. Zdrówka. Bo zdrowie jest najcenniejsze, proszę pana. Tego się nie kupi za żadne pieniądze. No Polakom no to łask z nieba tyle, ile potrzeba. No. Przede wszystkim zdrowia i pozbycia się Ukraińców. Aż tak? No gdzie pan no, nie zajdzie, to cholery można czasami no, dostać. Aha, takie na nowy rok. Dobry. No żeby nie było wojny. A myśli pan, że jest takie zagrożenie, naprawdę? Tak, tak. Ale to w związku z wojną w Ukrainie też, tak? Czy... No nie tylko i z Putinem też, bo on chce odbudować Układ Warszawski. W rodzinach, żeby nie było. Tylko żeby się wszyscy pojednali. A myśli pani, że to jest w ogóle możliwe? Czy... Jest. Jest możliwe. Jest. Ja jestem za stary, nie będzie to pasowało. Spokoju. Spokoju, żeby można było zaplanować sobie ci, co są młodzi, tak jakby na 10, na 20 lat, na 30, a nie tak jak tutaj, to jest zwykła szopka. Ja kocham ludzi, ale zmanierowanych ludzi nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego będąc u władzy jest się zmanierowanym. Polakom normalności, uśmiechu, pogody ducha. Będzie lepiej. Wszystkiego dobrego, dziękuję. A czego wy, drodzy internauci, życzylibyście w nowym roku naszym politykom, no i przede wszystkim Polakom?
napiszcie w komentarzach. Jeśli materiał ten Wam się spodobał, to dajcie lajka i kliknijcie subskrypcję, by nie przeoczyć nowych treści na kanale. Eryk Błaszak, goniec.pl. Pytamy dziś Polaków, czego życzą politykom w nowym roku. Yes, I'm English speaking. Oh, okay. I know him. He, you know him? Yes, yes. Terrible. What? Terrible? Yes, I Why? Know him. He's a right wing. Extreme right wing. Extreme? Like, yes. If you compare to Europe, he's extreme right wing. This is president. This is Donald Tusk, new prime minister. What do you think about Donald Tusk? Well, he's in Europe. He has very good reputation. He was president of the European Union. But I don't know what they two hate each other. Yeah, but Jaroslav Kaczyński said that Donald Tusk is from Germany. Yes, he is a quarter German. We know that. Yeah. But what a problem with that? We say that he is a Russian, Polish Putin. Polish Putin? Yes, he's also in Europe. Mm. Yes, right wing, extreme right wing.